Dalej KTM Opy. Robię sobie wymianę oleju, wypowiem tak pokrótce co i jak, bo to też jest przerąbane z tym olejem wymienić. Spodu mamy dwie śrubki. Trzeba osłonę odkręcać, a ona też jest na wylot przykręcona. Nakrętka od góry, od tej strony kluczem łapać od spodu. No masakra. O, jeszcze te blaszki lecą. Tu jest sitko. Także no, pozalewam trochę. Nie chcę jej całej odkręcać, bo tak jak mówię, jest od spodu i od góry połapana. Później się będę pierdzielił, żeby to pozakładać. Trochę ją zaleję, ale później spryskam ją cleanerem i najwyżej umyję, bo jakbym miał to wszystko rozbierać, to masakra. Także odkręcam sobie tamte śrubki. Może zestawię go, żeby to zleciało. Tu mamy filterki jeszcze dwa. Także jest kupa roboty z wymianą oleju. Trzynastka. Tak jak mówię, poleci po osłonie, ale nic nie zrobię. Tu 2 litry wchodzą. Tu dosyć dużo wyleciało tym sitkiem już. Myślałem, że tu jest spusta. Ale później doczytałem, no i niestety. Już za dużo nie poleci, ale... No, ale poleci. No, tu już mało co zleci. Jeszcze muszę go na kołach postawić. Jeszcze podobno tam jest ta druga śrubka. Nie wiem, ona jest sitkiem chyba. Jakiś imbus tu jest. Już odkręcę, no kurde. Chociaż średnio mam ochotę. Chyba jakiś Torx. Torx. Zobaczymy takim. No, Torx. Jak to teraz w lewo odkręcić? Nie mam takiego, no. Chyba nie mam. Ten za mały. Ten za duży. No co tam jest? Też chyba jakieś sitko, nie? W tą stronę w lewo by było. O kurde. O, poszło. Jeszcze takim kluczem to kręcę i kręcę. A, jest też na chyba na 13. Mogę wziąć nasadkę. Nie wiem, czy by weszła. No, tak na styk weszła niby. I co to nam wyleci z tego? Też olej. Fiu. Panie, opiłków, a opiłków. Jeszcze tam jest to drugie sitko. Ale to później. Wyczyszczę sobie sitko na razie. Od razu wyciągniemy to drugie. Tam tylko odkręciłem na razie. No, na tym drugim nic nie ma, ale ono jest wyżej. Dobra, to sobie zakręcimy. Bo tu już nam nic nie poleci. Zleciało dołem. Ale się kurna wystraszyłem. Sitko mi wpadło tam do silnika. Uważajcie, jak będziecie wkładać, bo to jest kurna dziwne. Wziąłem taki drucik i wyciągnąłem, ale...
Ale no, stres już był. Trzeba trafić tam w taki otwór po drugiej stronie. Ale kurna, to jest ta wymiana oleju. Powiem wam, że... O, i on wtedy... O kurna, znowu nie trafiłem. Ale da się je wyciągnąć w razie czego. Dobra, założę to na koniec. Będę się pierdzielił teraz. Trzeba go zrzucić ze stojaka. Niech olej zleci, później się filterki wymieni. Wymienimy sobie pierw filterki, a później te sitka. Olej jeszcze zleci. O, w tym oringdalina pokrywa, w tamtym nie. Ale to nic. Zmieniamy raz, dwa. I będzie. Dobra, filterki zmienione. Ile tu mamy newtonów? 6 newtonometrów wino. No, filtry mamy zmienione i tu mamy 10 newtonów. Sobie dokręcić. Tak, tylko teraz czym? Tym chyba muszę. To lecimy na podnośnik.
Dobra. Od spodu sitko wymyte. Jest. No i korek z magnesem. Też go przetrzemy. Strasznie dużo odkręcania, jak na wymianę oleju to. Ok, ja sobie tu ogarnę, pomyję wszystko ładnie. Tą osłonę, co zapaprałem. Silnik nie jest najgorszy i widzimy się za chwilę. I cyk, gotowe. Poskręcane. Oleju nie zalewałem jeszcze, także sobie zaleję 2 litry oleju, wchodzi. Tu mamy okienko. Z tego co w serwisówce widziałem, to 2 litry, ale będę sobie tam obserwował. No i co, i tyle, kładzisz gotowy. Jeszcze może, nie wiem, coś tam po nim pogrzebie, ale zobaczymy. Oliwa czarna. A tak to wszystko git. Pali fajnie, dobra. Nic, kończę. Bo i tak długi odcinek wyszedł.